Piotr Woźniak dziś z Kacprem Urbańskim, prezydentem klubu Wielkopolscy Fani Motocykli. Rozmawiam o Stowarzyszeniu Wielkopolscy Fani Motocykli. Zacznijmy od tego, jak to się właśnie zaczęło. Zaczęło się już ponad 10 lat temu, był to rok 2003, kiedy grupa miłośników jednośladów, zapaleńców motocyklowych z ziemi słupeckiej spotykała się wspólnie na wyjazdach, rundkach, zlotach motocyklowych i w pewnym momencie poczuli taką mocną potrzebę stworzenia grupy, wspólnoty, która przyjęła miano klubu motocyklowego. Fajny czas, niesamowici ludzie, którzy podjęli inicjatywę, mieli odwagę podjąć taką inicjatywę stworzenia grupy motocyklowej, klubu motocyklowego. Powstał projekt barw noszonych na kamizelkach z dumą i z radością. Było to niesamowite, bo to był jakiś taki symbol, znak, który jednoczył ludzi na motocyklach, jednoczył ludzi w grupie, bo pasja motocyklowa i pasja tworzenia klubu idą ze sobą w parze i powinny być i są, jeśli chodzi o klub WFM Słupca, nierozłączne. Przez te lata wspólne wyjazdy, spotkania, imprezy jednoczyły ludzi, pozwalały na to, aby poznawać się bardziej, poznawać nowych ludzi, poznawać inne kluby motocyklowe i to przez ten czas rozwijało się bardzo mocno. Początki klubu były to tylko wspólne wyjazdy i wspólne zloty. Od roku 2009 zaczęliśmy realizować taki szerszy program związany z propagowaniem idei niesienia pierwszej pomocy, z ukazywaniem motocyklisty w takim pozytywnym świetle, szerzenia bezpieczeństwa na drodze, wspólnego zrozumienia. Organizujemy masę różnych akcji związanych z poprawą bezpieczeństwa. Organizujemy warsztaty, kursy, szkolenia pierwszej pomocy, nie tylko dla motocyklistów. Spotykamy się z dziećmi, z młodzieżą w szkołach, z bardzo bogatym programem odnośnie profilaktyki bezpieczeństwa i bezpiecznego zachowania w ruchu drogowym. Na stałe wpisaliśmy się już w karty historii miasta Słupcy, uczestnicząc w różnego rodzaju akcjach, imprezach, uroczystościach. Mam tu na myśli, przypuśćmy, Słupeckie Dni Rodziny, różnego rodzaju święta okolicznościowe. W 2013 roku zorganizowaliśmy po raz pierwszy pielgrzymkę na Jasną Górę, która wpisała się już na stałe w kalendarz naszych imprez. Co roku hucznie otwieramy sezon motocyklowy poprzez paradę i spotkania z motocyklistami. Udało nam się, nie było to zbyt trudne, ale udało nam się podjąć współpracę z innymi stowarzyszeniami w Słupcy, jak Stowarzyszenie Inicjatyw Muzycznych. Wspólnie z Kodeks Blues organizujemy Kodeks Blues Festival. Myślę, że jesteśmy im bardzo pomocni w organizacji. Współpracujemy z Słupecką Policją, Strażą Pożarną, Urzędem Miasta, z Grupą Ratownictwa Camaro, wieloma osobami, które zaangażowane są w podobne cele, takie jakie zawiera nasz statut klubowy. Rok 2013 był rokiem jubileuszowym, była to 10. rocznica istnienia naszego klubu. Klub ten jednoczy w sobie ludzi różnego rodzaju zawodów, pasji, oprócz motocykli, różnych ludzi. Każdy z nas jest inny, każdy z nas ma inną osobowość, inne spojrzenie na świat, ale pryzmat motocykla i klubu jest jeden i ten sam, czyli tu każdy z nas patrzy w jednym kierunku. Myślę, że będziemy jeździć dalej, niekoniecznie szybciej, ale dalej. Cała masa pomysłów przed nami, myślę, że pracy jeszcze więcej. Mamy przed sobą wiele programów do zrealizowania. To, co do tej pory wszystko było realizowane z własnych jakichś tam zasobów pieniężnych, czyli ta własna kieszeń nas jakoś trzymała przy życiu. Jako stowarzyszenie chcemy pozyskiwać środki na to, aby te nasze cele, które sobie założyliśmy, były realizowane na szerszą skalę i w taki bogatszy sposób. Oczywiście, no, nie ukrywajmy, że większe możliwości finansowe dają większe możliwości rozwoju programowego i tego, co możemy ludziom zaoferować. Chcemy przeprowadzać kursy, warsztaty i szkolenia z pierwszej pomocy. Chcemy wypracowywać nawyk oraz umiejętności związane z ratowaniem ludzkiego życia. Nasz program ma obejmować profilaktykę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Mamy tu na myśli warsztaty, sympozja, pogadanki, spotkania z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi.
Stworzenie młodzieżowej grupy ratowniczej ma to obejmować szeroko pojęte działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz szerzenia idei niesienia pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego. Chcemy w przyszłości stworzyć miasteczko ruchu drogowego. Mamy tu na myśli również naszą siedzibę. Ma być to miejsce, w którym wyżej wymieniony program ma być realizowany i to jest dla nas bardzo ważne, istotne miejsce jako dla klubu również.